Reprezentacja Polski prowadziła 2-0. Nagle na 15 minut przed zakończeniem widowiska wynik zrobił się 2-2 i pojawiła się nerwowość. Na szczęście mamy Roberta Lewandowskiego, który w eliminacjach strzelił 16 bramek. To wyczyn, który przeszedł do historii. Robert Lewandowski stał się królem strzelców eliminacji na starym kontynencie i nigdy wcześniej tyle bramek nie udało się zdobyć żadnemu piłkarzowi. Cieszę się, że moje bramki i moja gra pomogła nam w awansie do mistrzostw świata. Też zdaję sobie z tego sprawę, że kosztowało nas to naprawdę dużo wysiłku. Walka o awans z pierwszego miejsca rozstrzygnęła się dopiero w ostatniej kolejce. Polacy jednak nie pozwolili stracić lidera i po 10 meczach zdobyli 25 punktów na 30 możliwych. Wygrali 8 spotkań, odnotowali 1 remis i porażkę. W meczu z Czarnogórą kibicom sprawili prawdziwą huśtawkę nastrojów. To jest piłka nożna, tak to wygląda. Fantastyczny strzał, uważam, z przewrotki, z 2 metrów. Ale najważniejsza jest reakcja zespołu, że właśnie w tym momencie, kiedy remisowaliśmy 2-2, zespół pokazał, że stać go na to, żeby strzelić 2 kolejne bramki. Teraz przyszedł czas na przygotowania do wielkiego turnieju. Ostatni raz na Mistrzostwach Świata zagraliśmy w 2006 roku w Niemczech. Najpierw przegraliśmy z Ekwadorem, następnie w meczu o wszystko z gospodarzami, natomiast o honor pokonaliśmy Kostarykę. Od ostatniego Euro nasze oczekiwania nie kończą się tylko i wyłącznie na wyjściu z grupy. Ja myślę, że będziemy taką drużyną, za jaką w ostatnich latach uchodzi Belgia, czyli będziemy zespołem, jednym z czołowych zespołów Europy. Dziwnie to brzmi, dziwnie się to wypowiada, ale takie są fakty. Jesteśmy ćwierćfinalistą Mistrzostw Europy, gdzie na styku przegraliśmy w rzutach karnych z późniejszym mistrzem Europy. Jestem wiekowym piłkarzem, może powiedzieć, w naszym roku 30, właśnie w czasie Mistrzostw Świata i trzeba marzenia spełniać. I najlepsze wie dla piłkarza i trzeba... To jest dopiero pierwszy krok, który zrobiliśmy. My chcemy... coś zrobić. Chcemy zapisać się w kartach polskiej piłki. W kartach nie tylko polskiej, a światowej piłki już się zapisaliśmy. W rankingu FIFA jesteśmy na 6 miejscu, co oznacza, że będziemy losowani z pierwszego koszyka i mamy szansę, by trafić na teoretycznie słabszych rywali. Nie ma znaczenia w tej chwili. W tej chwili chcemy się dzisiaj cieszyć z tego awansu. Chyba w grudniu jest losowanie, wtedy będziemy się tym przejmować. Jak jest dobrze, to dobrze, jak jest źle, to jest źle, ale no wypośrodkujmy to. Kapitan naszej reprezentacji po wygranym 4-2 meczu z Czarnogórą nie popadł w chóra optymizm. Ten potencjał u nas jest, ale ciągle musimy pracować nad małymi elementami, bo one decydują o tym, że później nam się łatwiej albo i ciężej gra. Tak dobry wynik w eliminacjach to już historia. Teraz można sobie pożartować. Ale mówię, no to jest najważniejsze. Najważniejsze są marzenia, że jako piłkarze spełniamy i naprawdę cieszę się, że jestem częścią tej drużyny i jestem bardzo dumny z tego. Reprezentacja Polski awansowała bezpośrednio z pierwszego miejsca na finały Mistrzostw Świata, które odbędą się w Rosji. Trener Adam Nawałka przeszedł też do historii. Jako szkoleniowiec awansował 2 razy z rzędu na wielkie imprezy, na Mistrzostwa Europy oraz tym razem na Mistrzostwa Świata. Dziękuję.